Zdaniem eksperta od spraw rodziny królewskiej Harry i Meghan nie powinni nadawać córce nazwiska pochodzącego od księcia Filipa oraz imienia po królowej Wielkiej Brytanii. Specjalista uważa, że jest to poniżające, gdyż wcześniej para nie okazała należnego szacunku królowej Elżbiecie i jej mężowi. Meghan i Harry niedawno zostali rodzicami. Oboje podkreślali, że liczy się dla nich symbolika nadawanych imion i nazwisk, dlatego zapragnęli nazwać córeczkę Lilibet Diana Mountbatten Windsor. Lilibet to rodzinny przydomek Elżbiety, drugie imię dziewczynki pochodzi od imienia jej zmarłej babci, księżnej Diany. Nazwisko Mountbatten Windsor pochodzi od księcia Filipa, z którym książę Harry toczył poważne kłótnie. Kontrowersje wokół wyboru pary książęcej. Dziennikarka Angela Levin twierdzi, że pseudonim Mountbatten Windsor był zarezerwowany dla jego królewskiej mości i używany tylko przez księcia Filipa i Jerzego versus. Myślę, że to nie jest dobry pomysł, jest to wyraz nieuprzejmości dla jej wysokości królowej Elżbiety II, dodaje. Brytyjski dziennikarz Piers Morgan złożył książęcej parze gratulacje z powodu narodzin dziecka, ale stwierdził, że pomysł z nadaniem dziewczynce nazwiska po księciu Filipie jest ironiczny. Prezenter telewizyjny podsumował wybór Meghan i Harry'ego, mówiąc wprost, że niszczyli oni rodzinę królewską i nie są warci tego, aby nadawać swoim dzieciom imiona i nazwiska pochodzące od członków królewskiego rodu. Książę Harry i Meghan chcą pogodzić się z rodziną królewską. Inni uważają, że jest to dobra prognoza dla pogodzenia się pary z całą rodziną królewską. Może to ich sposób na dotarcie, jak mówią Amerykanie, do rodziny królewskiej i chęć zakończenia trwającej waśni, mówi Mer Morgan, zaciekły krytyk pary. Pojawiły się również słowa wsparcia dla pary Meghan i Harry'ego. Mówienie, że królowa byłaby nieszczęśliwa, jest po prostu śmieszne. To także trochę przesadne, jeśli powiem, że królowa jest wściekła, że jej wnuczka nosi imię jej. Myślę, że to oznaka tkliwości, dodaje dziennikarka Afua Adam. Temat jest cały czas komentowany przez dziennikarzy z całego świata.